Wiemy już, że możemy obliczyć pole powierzchni prostokąta mnożąc podstawę razy wysokość. Pole powierzchni prostokąta równa się podstawa razy wysokość. W poprzednim filmie widzieliśmy, że jeżeli spojrzymy na pole równoległoboku, którego długość podstawy i wysokość znamy, to pole jego powierzchni również wynosi podstawa razy wysokość. Nie jest to może takie oczywiste, gdy patrzymy na równoległobok, ale w poprzednim wideo wykonaliśmy pewną sztuczkę dotyczącą pola powierzchni, odcięliśmy od równoległoboku ten kawałek i przesunęliśmy go na prawą stronę. I w ten sposób widać, że jeżeli podstawa i wysokość są takie same jak w prostokącie, to możemy zbudować z równoległoboku prostokąt o tych samych wymiarach. Widać z tego, że pole powierzchni równoległoboku jest równe podstawa razy wysokość. Przesuwając ten kawałek, nie zmieniliśmy pola powierzchni figury, zmieniliśmy tylko jej kształt. Przesuwając odciętą część z lewej strony na prawą, widzimy dokładnie, że pole powierzchni tego równoległoboku jest takie samo jak pole powierzchni tego prostokąta jest równe podstawa razy wysokość. Mam nadzieję, że to Was przekonuje, że pole powierzchni równoległoboku jest równe podstawa razy wysokość. W tym wideo wykorzystamy tę samą sztuczkę do intuicyjnego zrozumienia pola powierzchni trójkąta. Mamy taki trójkąt i jak poprzednio, znamy jego podstawę i wysokość. I jak poprzednio, zastanowimy się, jakie jest pole jego powierzchni. Jak się pewnie domyślacie, pole powierzchni trójkąta również zależy od długości podstawy i od wysokości. Skopiujemy sobie ten trójkąt. Mamy teraz dwa takie same trójkąty, czyli ich wspólne pole powierzchni jest dwa razy większe niż pole powierzchni jednego trójkąta. Obrócimy drugi trójkąt o 180 stopni, przesuniemy i dokleimy go do pierwszego trójkąta. I stała się ciekawa rzecz. Skonstruowaliśmy równoległobok z dwóch trójkątów. Pole jego powierzchni jest dwukrotnie większe niż pole powierzchni trójkąta, z którego powstał. Sami widzieliście, że ten równoległobok powstał jedynie przez skopiowanie trójkąta, obrócenie go i przełożenie bokiem do pierwszego trójkąta. Dlaczego jest to ciekawe? Bo pole tego równoległoboku jest równe długość podstawy razy wysokość. Tu też mamy zaznaczoną wysokość z literą H do góry nogami razy wysokość. To jest pole powierzchni równoległoboku. Jakie zatem będzie pole powierzchni naszego pierwotnego trójkąta? Widzieliśmy już, że to pole, pole powierzchni równoległoboku jest dwukrotnie większe niż pole powierzchni trójkąta, czyli pole trójkąta jest połową pola równoległoboku. Jest równe 1 druga razy b razy h. Ok. Może pomyślicie sobie, że specjalnie wybrałem taki trójkąt, dla którego to zadziała. Spróbujmy zrobić to samo dla innego trójkąta, mniej oczywistego. Mamy trójkąt rozwartokątny, ten kąt ma miarę większą niż 90 stopni i możemy przeprowadzić tę samą magiczną operację. Znamy podstawę, znamy wysokość, w tym przypadku wysokość leży poza trójkątem, ale nie ma to znaczenia. Jeżeli wykonamy rzut prostokątny tego wierzchołka na tę podstawę, na przykład zrzucimy stąd piłkę i pozwolimy jej swobodnie dolecieć do poziomu podstawy, to długość jej lotu to wysokość trójkąta. Nie leży ona wewnątrz trójkąta, tak jak w poprzednim przypadku trójkąta ostrokątnego, ale wysokość nie musi znajdować się wewnątrz trójkąta. Gdyby jakiś budynek miał taki kształt, to tak samo oznaczylibyśmy jego wysokość. Sprawdzilibyśmy, jak bardzo najwyższy punkt na dachu odległy jest od poziomu gruntu. Jakie będzie pole powierzchni tego trójkąta? Pewnie już się domyślacie. Jedna, druga razy podstawa, razy wysokość. Jak się o tym przekonać? Wykonajmy ten sam trik. Co poprzednio. Kopiujemy, obracamy, przykładamy dokładnie i mamy równoległobok, który ma dwa razy takie pole powierzchni jak trójkąt, z którego powstał czyli pole powierzchni tego równoległoboku to podstawa razy wysokość równoległoboku. A jeżeli mówimy tylko o tej powierzchni, o powierzchni tego trójkąta, to jest to połowa powierzchni równoległoboku czyli jedna druga. Pole powierzchni trójkąta równa się 1 druga razy podstawa razy wysokość. Mam nadzieję, że będziecie teraz czuć się bezpieczniej używając tego wzoru i że widzicie zależność pomiędzy wzorem na pole trójkąta 1 druga razy podstawa razy wysokość, a wzorem na pole prostokąta albo równoległoboku podstawa razy wysokość.